Synku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami i daj nam swój pokój. Amen. W Niedzielę Palmową wsłuchajmy się w Boże Słowo, które dzisiaj Kościół daje nam do rozważania. To słowo czytam z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, pierwsze dwa wiersze i z 12 rozdziału, pierwsze trzy wiersze. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Przez nią zostało dane świadectwo przodkom. Skoro więc mamy wokół siebie tak wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza oraz grzech, który nas otacza i wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbie i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. A my, Panie Boże, prosimy, daj nam zrozumienie Twojego słowa, przemawiaj do nas, bo Twoje słowo jest prawdą. Amen. Dawno nie było zadania domowego, to dzisiaj już na samym początku kazania zachęcam Was do tego, aby przeczytać cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest to opis ludzi wielkiej wiary, postaci Starego Testamentu, które to postaci w swoim życiu podjęły to ryzyko wiary. Podjęły to wyzwanie, by wyjść często ze swoich wygodnych pozycji, bezpiecznych miejsc i by wyruszyć w drogę, w nieznane, nie mając żadnej racjonalnej pewności, że to będzie się opłacało. A jednak widzimy w ich życiu, że faktycznie tak się stało. Gorąco zachęcam do lektury 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy, których nie widzimy. Tak ten rozdział się rozpoczyna. Wiara zachęca nas do zrobienia czegoś, czego bez wiary absolutnie byśmy się nie podjęli. I pewnie każdy z nas ma też takie doświadczenia w swoim życiu. Mógłby podać takie przykłady, gdy coś pchało nas do działania, a rozum podpowiadał, nie rób tego, to się nie opłaca, zrobisz z siebie idiotę, szkoda wysiłku. Mieliśmy takie doświadczenia, spotkało nas coś takiego w naszym życiu, że jakiś wewnętrzny głos pcha nas do przodu, a rozum podpowiada, że to się nie opłaca, że nie warto. Jeżeli to ryzyko wiary podjęliśmy, to jestem przekonany, że to obróciło się w coś dobrego, że to przyniosło dobre, błogosławione owoce w naszym życiu. I właśnie w tych przykładach, które nie były przeczytane jako tekst kazalny, które stanowią całość, właśnie mamy podane postaci jak Abraham, ten, który wyruszył z domu ojca, więc czegoś, co było bezpieczne, co znał, wyruszył w nieznane. Więcej zmienił w swoje imię, zaufał i to przyniosło mu błogosławieństwo. To samo Sara. Abraham z Sarą już niczego się w życiu nie spodziewali, już raczej zamykali swoje życie niż myśleli o jakimś rozwoju, a wtedy przychodzi na świat ich syn Izaak, który zmienił całkowicie perspektywę ich spoglądania. Mojżesz wyprowadza lud
z ziemi egipskiej, z niewoli egipskiej, chociaż to nie miało prawa się udać. Przecież oni byli niewolnikami. Egipt był potęgą militarną. To właśnie dzisiejszej nocy wspominaliśmy Paschę. Wieczorem, późnym wieczorem, wychodząc z psem, spojrzałem w niebo. Było bezchmurne i była pełnia księżyca. Pierwsza wiosenna pełnia księżyca, a więc nasi bracia Żydzi obchodzili święto Paschy. Właśnie na pamiątkę tego, że udało się coś, co w myśl naszej ludzkiej logiki udać się nie mogło. Wyprowadzenie z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone. I wiele, wiele innych przykładów podaje nam autor listu do Hebrajczyków. I my dzisiaj w Niedzielę Palmową spoglądamy na Jezusa, który robi pierwszy krok w stronę krzyża Golgoty. Jezus w Niedzielę Palmową, wjeżdżając do Jerozolimy, wśród tłumu, który tak pięknie go witał, on wie, że wkracza na drogę, która nie będzie łatwa, na drogę, która będzie związana z wieloma wyrzeczeniami, z cierpieniem. A więc pewnie rozum mu podpowiadał, nie rób tego. Ale wiara, to, że zaufał Bogu, wiedział, że nie ma innej drogi, spowodowała, że wchodzi na tą drogę. I moi drodzy, ta droga ma swój szczęśliwy finał w poranek wielkanocny. A więc widzimy, jak niezwykle istotnym elementem jest wiara. By pomimo trudności, by pomimo, tak jak teraz to przeżywamy, wielu ograniczeń, kiedy to znowu jesteśmy bombardowani statystykami, liczbą osób zakażonych, liczbą osób umierających, żebyśmy zaufali Bogu, żebyśmy uwierzyli, że On z każdego doświadczenia jest w stanie nas wyprowadzić, jest w stanie uczynić dobro, którego dzisiaj nie widzimy, które dzisiaj być może jest przed nami zasłonięte. Ale nie bójmy się. Zróbmy ten krok wiary, aby doświadczyć tego, czym Boże błogosławieństwo jest. Dzisiaj spoglądając na Jezusa, jesteśmy wezwani przez to słowo z listu do Hebrajczyków i o tym czytamy na początku 12 rozdziału. Skoro więc mamy wokół siebie tak wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza oraz grzech, który nas otacza i wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Biec wytrwale w wyścigu. Dużo mamy w Piśmie Świętym odniesień do zawodów, do konkurencji sportowych. Biec wytrwale w wyścigu jest niezwykle istotne, by jeżeli chcemy w takim wyścigu biec, to musimy wiedzieć, jaki to jest dystans. Czy to jest krótki bieg, sprint, czy to jest bieg długodystansowy, do którego zupełnie inaczej trzeba się przygotować. By startować w zawodach, potrzebna jest wytrwałość. By przebiec bieg długodystansowy, na przykład maraton, czyli 42 km i 96 metrów, to nie da się teraz założyć trampek, wyjść na ulicę i przebiec. Coś o tym wiem. 2 lata temu przebiegłem maraton. Trzeba się przygotować, trzeba trenować, trzeba wybiegać kilometry, by móc stanąć do takich zawodów. I moi drodzy, apostoł, który te słowa do nas dzisiaj kieruje, on to doskonale wiedział. On znał te przykłady. Wiedział, że niezwykle istotny jest cel. Musimy znać cel, do którego chcemy dojść, do którego chcemy dobiec. Wiedział, że potrzebna jest do tego wytrwałość, systematyczność, higiena życia, również ta higiena duchowa, po to, by
ten cel osiągnąć. I dzisiaj to słowo mówi nam coś niezwykle istotnego. Mianowicie w tym biegu duchowym, tak jak i w biegach sportowych, niezwykle ważne jest, by nie przystępować z nadmiernym obciążeniem. Każdy dodatkowy kilogram sprawia, że ten bieg jest coraz trudniejszy. I w życiu duchowym tymi kilogramami, które nas obciążają, które nie pozwalają osiągnąć dobrych wyników, to są nasze grzechy. To jest ten zbędny balast, który nie pozwala nam się rozwinąć, który nas przytłacza, który sprawia, że nie czujemy się lekko, ale który sprawia, że jesteśmy ociężali i narażeni na kontuzję. Przeto i my, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Ten ciężar naszych grzechów, ten balast, który niesiemy, balast naszych doświadczeń, naszych upadków, tego wszystkiego, co niesiemy ze sobą, co jest nawrzucane do naszego plecaka, bagażu życiowego. Być może sami sobie tam te ciężary wrzuciliśmy, a być może inni nam te ciężary narzucili. To wszystko możemy zdjąć z siebie, stojąc pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Tam możemy wyznać swój grzech, tam możemy poczuć na nowo radość życia, lekkość. To, do czego Pan Bóg nas powołuje. Tam możemy odnaleźć sens naszego życia. I Chrystus przychodzi, by te ciężary nas zdjąć. Dlatego, moi drodzy, nie nakładajmy ich sami na siebie. Chrystus nas uwalnia. Chrystus przywraca nam radość, przywraca nam życie, a my, ciągle jest takie wyobrażenie, że chrześcijanin to jest postać cierpiąca. Gloryfikujemy często w naszych wyobrażeniach cierpienie. Oczywiście ono jest obecne w naszym życiu. My też możemy dostrzec i zrozumieć to, co Pan Bóg przez cierpienia chce nam powiedzieć, ale to nie jest sens naszego życia. To nie jest tak, że my mamy szukać cierpienia, pchać się w jego ramiona, bo to jest jedyna dobra, godna chrześcijanina postawa. Absolutnie w Piśmie Świętym czegoś takiego nie znajdziemy. Chrystus zdejmuje z nas ciężary, a nie dokłada nam ciężarów. O tym wyraźnie mówi ten dzisiejszy fragment z listu do Hebrajczyków. A więc taka postawa chrześcijanina smutnego, cierpiącego, przygarbionego, ubranego na czarno, absolutnie nie jest obrazem człowieka, który Pan Bóg stworzył. Pan Bóg stwarza nas na swój obraz i swoje podobieństwo i wierzy, że nasz Bóg jest uśmiechnięty, że nasz Bóg jest radosny. Dlatego On dzisiaj przywraca nam uśmiech, radość, pokazuje, że ten ciężar, ten balast możemy zrzucić pod krzyżem Chrystusa, by powrócić do życia, do radości, do lekkości, do biegu, który ciągle jest przed nami. I to jest ta wizja, którą daje nam Chrystus, o której autor listu do Hebrajczyków dzisiaj zaświadcza i do czego nas zachęca, wkraczając w Wielki Tydzień. Spoglądając na tą pasyjną drogę Chrystusa, wiedząc, że On przechodzi ją dla nas i za nas, idąc za Chrystusem, możemy zakosztować wolności, rozwiązania węzłów, właśnie zdjęcia tego ciężaru. Bo to grzech sprawia, że gubimy drogę i cel. To grzech sprawia, że nadrabiamy kilometry na tej trasie, która przecież ma określoną długość. To wszystko sprawia, że marnujemy czas, że życie przepływa nam przez palce. A Pan Bóg dzisiaj nam mówi,
żyj dobrze, żyj pięknie, poczuj wolność, którą masz w Jezusie Chrystusie. Czy spoglądanie na Chrystusa uwolni nas od wszelkich problemów? Oczywiście nie. Nawet najlepsi biegacze na trasie mają kryzys. Maratończycy mówią o tym, że po 30 kilometrze pojawia się ściana. Ściana, która jest w naszej głowie, którą w naszej głowie musimy pokonać, by znowu poczuć lekkość i lekko dobiec do mety. A więc w życiu chrześcijanina też pojawiają się ściany, które często są w naszych głowach, w naszych wyobrażeniach, w naszym braku nawrócenia, zmiany sposobu myślenia. Chrystus nas do tego zachęca. Rozwal tą ścianę, która jest w twojej głowie. Dostrzeż sens życia. Dostrzeż wiarę, która chce ci pomóc w przezwyciężeniu każdego, nawet najtrudniejszego doświadczenia. Jeżeli ta przemiana, ta odnowa, to nawrócenie w nas się dokona, to i nasze życie, i świat, w którym żyjemy, nabiorą innych kolorów. Nie będą tylko czarne, szare, białe, ale pojawi się cała paleta nowych kolorów, które rozświetlą nasze życie. I do tego zachęcają nas świadkowie, o których przeczytajcie raz jeszcze proszę w 11 rozdziale Hebrajczyków. Ich życie, ich przykład nas zachęca, by zrobić ten pierwszy krok i poczuć, czym to Boże błogosławieństwo w naszej codzienności może być. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj w Niedzielę Palmową zachęcasz nas do zrobienia pierwszego kroku, idąc za Jezusem w stronę krzyża. My idziemy za Jezusem w stronę Golgoty nie po to, by wrzucać kolejne kamienie, ciężary do plecaku z bagażem naszego życia, ale idziemy właśnie po to, by tego ciężaru, tych kamieni się pozbyć. By dostrzec, że Jezus wkracza na tę drogę po to, by nas uwolnić, by nam przywrócić radość życia, abyśmy mogli z wiarą i z nadzieją spojrzeć w każdy kolejny dzień, który jest przed nami. To wymaga naszego nawrócenia. To wymaga zmiany sposobu myślenia, postrzegania samych siebie, doświadczeń, z którymi musimy się borykać. To wymaga też i przełamania, by wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi. A to wszystko jest w nas. To są mury, które są w naszej głowie. A Ty zachęcasz, rozwalcie te mury. Biegnijcie wytrwale, lekko, z uśmiechem, by osiągnąć cel, którym jest Twoje Królestwo. Tego błogosław nam, Panie, w tej wędrówce, w tym biegu, w tym doświadczeniu, abyśmy właśnie takimi wyznawcami Chrystusa byli, którzy z uśmiechem, z radością, doświadczając uwolnienia i lekkości, wskazywali na źródło naszej wiary, na Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, ale i zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Amen.